Witamy Państwa bardzo serdecznie na tym dzisiejszym wakacyjnym już spotkaniu na plaży w Grabinie, popularnej patelni. Cieszymy się, że możemy wspólnie z Płockim Woprem zakomunikować, że znów mamy strzeżone kąpielisko w Grabinie, niedaleko Płocka. Myślę, że wielu mieszkańców Płocka i okolic będzie mogło tutaj spędzić właśnie ten czas wakacyjny w takiej rodzinnej atmosferze, bo zachęcamy do tego, żeby rzeczywiście było to spędzanie czasu wspólnie z rodzinami. Chcę tylko wspomnieć, że gestorzy również doprowadzili ten teren do naprawdę rozkwitu, bo widzimy po lewej stronie jest piękny plac zabaw dla dzieci, po prawej stronie jest tężnia, został zaopatrzony też w małą architekturę, która również zaistniała w ubiegłym roku, teraz została poszerzona. Także rzeczywiście kompot wypoczywania na plaży w Grabinie jest o wiele, wiele większy niż było to jeszcze kilka lat temu. Przypomnę, że ten projekt rozpoczęliśmy od 3 sezonów, to będzie kolejny sezon, który spowodował, że bezpieczne kąpielisko w Grabinie wyeliminowało jakiekolwiek przypadki śmiertelne utonięć w tym jeziorze. Rozpoczynamy kolejny sezon, jezioro górskie w Grabinie i kąpielisko, które w tej chwili otwieramy, biorąc pod uwagę obecne temperatury oraz prognozy na najbliższy sezon, wydaje się, że tych osób, które będą nad wodami przebywały, będzie bardzo dużo. Temu towarzyszą też niestety sytuacje niebezpieczne. Pozwolę sobie zwrócić uwagę, że tylko w miesiącu czerwcu już ponad 60 osób w całym kraju niestety utonęło. Jeżeli takie temperatury jak w tej chwili utrzymają się, zakładać można, że tych osób będzie nieprawdopodobnie dużo, jeżeli chodzi o utonięcia. I każde takie przedsięwzięcie właśnie jak tutaj wspólnie z Orlenem, czyli utworzenie strzeżonego kąpieliska, ma nieprawdopodobnie istotne znaczenie w kontekście bezpiecznego wypoczynku. Ja pozwolę sobie zwrócić uwagę, że oczywiście mamy 100 metrów mniej więcej plaży strzeżonej, ale tak naprawdę ta siła rażenia pozytywna kąpieliska jest dużo większa. Koledzy raz na godzinę opływają całą linię brzegową wokół jeziora i eliminują wszelkie zagrożenia tak naprawdę na całym jeziorze. Woda będzie oczywiście została przebadana przed otwarciem kąpieliska, ale będzie badana jeszcze dwukrotnie w trakcie funkcjonowania kąpieliska. Także i oczywiście tutaj ratownicy, że tak powiem, wizualnie tą wodę każdego dnia badają. Gdyby cokolwiek tutaj wywoła jakiekolwiek z naszej strony niejasności, czy nie bylibyśmy pewni, że woda jest przydatna do kąpieli, to oczywiście od razu spowiadamy sanepid. Ale niezależnie tutaj jak gdyby od naszej obserwacji, co najmniej jeszcze dwukrotnie w sezonie woda będzie przebadana. Także rzeczywiście kąpiel jest jak najbardziej wskazana. Poza tym proszę zwrócić uwagę, że miejsce wytyczenia kąpieliska też nie jest przypadkowe. My również badamy coś takiego jak profil wody, na przykład profil dna, czy nie ma nagłych uskoków, elementów pod wodą znajdujących się. Także nawet jeżeli ratowników nie ma w danym momencie, czyli powiedzmy jeszcze ich nie ma w pracy, ewentualnie są już po pracy, a ktoś tutaj będzie kąpał się, to ta kąpiel i tak będzie bezpieczniejsza niż w miejscu niestrzeżonym. To co PKN Orlen przede wszystkim zapewnia, to jest strzeżone kąpielisko w postaci ratowników, których widzimy, którzy strzegą naszego bezpieczeństwa nad wodą, ale doprowadziliśmy również do tego, że ta woda została przebadana, zostało dno oczyszczone, także w pełni możemy zapewnić, że bezpieczne i wspólne spędzanie tego czasu jest możliwe i zapraszamy wszystkich chętnych. W poprzednim sezonie, jak podają statystyki, plażowiczów w Grabinie było około 50 tysięcy, w związku z tym jest to bardzo duża ilość. Także zachęcamy wszystkich, którzy chcą wypocząć niedaleko Płocka, do spędzania tego czasu wolnego właśnie w tym miejscu.